Siemano, siemano, z tej strony Meksykana, a jednak dotarliśmy nad jezioro, którego jeszcze nie widać, bo jesteśmy w krzywym Wigierskim Parku Narodowym. Mam 30% baterii, bo kamery mają to do siebie, że jednak te, ja już też mówiłem to kiedyś w tamtym roku, zimą, słuchajcie, to jednak te kamery zawodzą. I bardzo szybko spada na przykład moc baterii, kiedy długo się nagrywa na zimie, a szczególnie to wychodzi w kamerze D, którą mam teraz w ręku. Witam serdecznie, to kolejny film o podróżach. Kolejne odpowiedzi na pytania. Ktoś, kto nie jest zainteresowany, to jemu podziękuję. Ktoś, kto jest zainteresowany, proszę o wysłuchanie. Przede wszystkim może zacznę od takiego wstępu. Dlaczego ja zacząłem w ogóle latać? I dlaczego 90% ponad moich podróży w tym roku to było samolotami? Wszystko to dlatego zacząłem latać, bo ja bym podróżował pewnie inaczej. Jakoś może bym po Polsce jeździł czy coś, nie? Ale to wszystko dlatego tak się stało, bo strasznie mnie próbowali wyśmiać. Nie wiem, czy to widzowie, czy hejterzy, że ja sobie nigdy w życiu nie poradzę na lotnisku i kompletnie się na nim zgubię i jestem takim nieudacznikiem, że nie dam sobie z tym rady. Wiecie co? Wkurwiło po prostu mnie to. No i pierwszy wylot, jak pamiętacie, odbył się do Fiumicino, potem docelowo do Rzymu. I się udało i poradziłem sobie i się nie zgubiłem. No i przez to właśnie otworzyła mi się furtka na lepsze zwiedzanie, czyli doszła kolejna opcja, latanie samolotem. To właściwie mogę wam podziękować za to, że w taki sposób, dzięki temu, że tak mnie tutaj podjudzaliście z tym moim nieudacznictwem i nieporadzeniem sobie na lotnisku, że po prostu sobie poradziłem na lotnisku i tyle. I zresztą to podobnie było z prawem jazdy. Przecież ja nigdy w życiu miałem nie zdać prawa jazdy. Taki nieudacznik jak ja, jakby miał zdać prawo jazdy? Przecież małpa zda prawo jazdy. Pamiętacie te wpisy? Małpa zda prawo jazdy. Nie? Więc ja też zdałem. Więc jestem chyba tak lepszy od małpy, nie? Skoro małpa zda. Chociaż nie wiem, chciałbym to zobaczyć, jak małpa zdaje. No ale pamiętacie te wpisy. Także prawko też tak było namawiane, no i zdałem, no. Jak widać, za drugim razem, bo za pierwszym razem się nie nagrało, ale zdałem, nie? Także z tymi lotami było tak samo. Ale dobra, przejdźmy do pytań o lataniu. Tutaj trochę pooglądamy sobie widoków. To jest kolejna część pytań o lataniu i znowu pewnie będzie długi film. Ja spróbuję go zamknąć w 10 minutach, ale ja nie gwarantuję, że mi się to uda. Skończyliśmy nad tym o tym, gdzie szukam miejsc noclegowych. Więc kolejne pytanie jest, czego nie może zabraknąć w mieszkaniu, które zamawiasz na wakacje? Jakiś obowiązkowy element, na przykład typu balkon. Nie, słuchajcie, nie patrzę kompletnie na to. Kompletnie na to nie patrzę. Oczywiście, że zaglądam zdjęcia, jak to mieszkanie wygląda, czy też pokój. Natomiast nie mam jakiegoś takiego parcia, że koniecznie musi być kibel z łazienką w pokoju, koniecznie musi być balkon. Słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli się jedzie na tak krótkoterminowe wakacje ze zwiedzaniem, to tak naprawdę tam się tylko śpi i odpoczywa, więc czy łazienka i kibel, jeżeli będzie na zewnątrz, czy to zmieni coś w moim życiu, kiedy ja tak naprawdę większość czasu jestem poza domem? Chyba nie. Nie wiem, czy uda nam się to skończyć, to nagranie, bo jest coraz mniej baterii. No ale spróbujmy. Także szybko kolejne pytanie, żeby to się nie skończyło na pytaniu tylko jednym. O matko. Szóste, pytanie numer 6. Jakiego aparatu używasz do robienia zdjęć na wycieczce telefonu czy aparatu? Ogólnie korzystam z trzech rzeczy. Korzystam z telefonu, z tegoż telefonu, z Samsung Galaxy A52s. Z kamery, którą teraz nagrywam, z Dia, no i z kamery,
którą też ze sobą biorę, czyli z GoPro 8. Z tych rzeczy, trzech rzeczy korzystam i te trzy rzeczy, i zaraz mi padnie telefon, bez kitu. I te trzy rzeczy, z tych trzech rzeczy potem składam jakiś tam film. Czy mam z góry przewidziany budżet, jaki możesz przeznaczyć, czy pozwalasz sobie na nutkę swobody i spontanu? Staram się, słuchajcie, jednak jakiś ten budżet sobie przeznaczyć. Natomiast jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że przykładowo biorę te 150 eurusów, nie? No i wychodzi sytuacja, że te 150 eurusów okazuje się, że nie wystarczyło i tak dalej. Nie, no to oczywiście, że wtedy... Wtedy już trzeba, jak to się mówi, dołożyć, czyli wyjąć pieniądze i te zamienić sobie na eurusy i po prostu dołożyć, więc to nie jest tak, że ja mam zamknąć się w danym budżecie i nie przekroczyć go w ogóle, chociaż staram się, ale nigdy nie wychodzi, zawsze trochę jest za mało. Ale tak. Przed samym wyjazdem staram się sobie jakiś tam budżet wyznaczyć, którego się będę trzymał. Natomiast jeżeli coś wyjdzie, nie pyknie, no to nie żałuję sobie kupić, kurde, nie wiem, jakiegoś jednego posiłku, czy chociażby, żeby spróbować, czy nie wiem, no. Czy jakieś pamiątki, bo tylko dlatego, ponieważ to przekroczy mój budżet. No, aż tak tragicznie nie jest. Przecież zresztą zazwyczaj, słuchajcie, rzadko kiedy wracam już w te miejsca. No to tylko Nynęshamn i Rzym teraz po raz drugi, a tak oto rzadko się wraca w te same miejsca. Więc jeżeli jestem w jakimś Neapolu, w którym raczej chyba już nigdy nie będę, więc dlaczego mam się żałować, jeść i próbować tam jedzenia? Oczywiście próbując się zamknąć w budżecie, który i tak nie wychodzi, i tak się nie mogę nigdy w tym zamknąć i zawsze wychodzi ponad stan. Ale tak, robię właśnie tak. Także króciutki film, bo mówię, zaraz spadnie mi bateria i... A może spróbujemy jeszcze, najwyżej się utnie. Spróbujemy jeszcze jedno kolejne pytanie, bo ja cały czas patrzę na tą kreskę na baterii. I spróbujemy jeszcze jedno pytanie odpowiedzieć. Czy zamawiam z góry sprawdzone jedzenie, czy idę na spontanie, mimo tego, że możesz wiedzieć, że to może nie smakować? Staram się kupować to. Jednak, jeżeli już próbuję, nie jestem miłośnikiem na przykład owoców morza, nie? Iwona jest miłośniczką owoców morza, ja nie. Więc ja owoców morza z góry nie zamawiam, bo nie lubię, no po prostu nie smakuje mi, nie? Natomiast, jeżeli wiem, że smakuje mi spaghetti, no to we Włoszech, w Napolu jadłem spaghetti, tylko ichne, nie? Więc raczej chyba na spontanie, po prostu idę, widzę, że coś ładnie, fajnie wygląda, smacznie i po prostu to kupuję. Kupuję i jem, no. Raz się trafi tak, a raz tak. Tak jak z tym wyglądaniem, nie? I trafiło mi się właśnie też w Neapolu kupić tą bułkę z mięsem bodajże wieprzowym, no, na którymś filmie. I to było, kurwa, okropne. To było straszne. Już nie pamiętam, jak ta bułka się nazywała. To była po prostu sucha bułka i włożone tam mięso. Ni chuj wie, co to było. Po prostu było okropne. No i się na tym przejechałem, no ale tak to właśnie wygląda. Więc raczej na spontanie. Raczej bym powiedział na spontanie. Na spontanie. Dobrze chyba mówię to słowo. Zaraz mnie tu wyśmieją. Nie kombinuję, że tam mam... To raczej Iwona to kombinuje z tym, że ona chce spróbować tego i tego. Ja po prostu idę i jeżeli wiem, że w Grecji będę... Że w Grecji był w restauracji kebab z frytkami, ze wszystkim i tak dalej i były gdzieś jakieś tam owoce morza, nie? No to ja wezmę ten kebab, nie? Bo ja wiem, że ten kebab jest w Polsce i wiem mniej więcej, o co chodzi z tym kebabem, więc myślę, że w Grecji będzie lepszy. No i tak też było, że w Grecji był ten kebab lepszy. Chodźcie, jeszcze może zdążymy z kamerą na drugie jezioro, na Krzywym Te, to jest dzikie. Fajnie wygląda, no super jest. I może jeszcze się może uda na jeszcze pytanie odpowiedzieć. Także jem na spontanie. Po prostu, kurde, idę, jak zamawiam rano śniadania, wiecie, bo zawsze jestem od załatwiania porannych śniadań. Jak jesteśmy w podróżach, zawsze kombinuję,
to oj, nie zdążymy chyba dojść do, chyba nie zdążymy dojść do jeziora. Czy wybieram wycieczki pod względem bardziej wyglądowym, że podoba ci się miejsce, czy finansowym? Raczej staram się wybierać pod względem wyglądowym i raczej, bo tam będzie też pytanie następne, ale to już na następny film, bo tutaj raczej, mówię, zaraz mi padnie kamera, raczej pod względem wyglądowym i raczej staram się, żeby jednak to było przy jakichś akwenach, a najlepiej nad jakimś morzem, bo ponieważ lubię morze, lubię szum fal, lubię akweny i lubię wodę, to po prostu jednak staram się, nie zawsze wyjdzie, bo Pisa nie była nad morzem, ale staram się wybierać jednak miejsca, które mi się podobają. Czyli jak widzę, że jest fajny kurorcik nad jakimś morzem, Neapol, no kurde, masakra, no Rzym oczywiście nie leży nad morzem, ale Rzym, no to już, no nie przesadzajmy, nie? Rzym to jest Rzym. Mając możliwość zwiedzenia Rzymu, to kij z tym morzem wtedy. No, natomiast staram się, nie zawsze tak jak mówię wychodzi, jednak wybierać miejsca, które są ładne przede wszystkim na zdjęciach. Często też zaglądam w mapy Google i chodzę tymi wirtualnymi ulicami, gdzie mogę sobie zobaczyć, jak to miejsce wygląda. Zdążymy czy nie zdążymy. Bateria już mi miga na czerwono. Oj, kurde, będzie ciężko. Jejku. Chyba będę biegł. Także słuchajcie, wybieram raczej, staram się wybierać coś, co jeszcze mówię, no oglądam filmiki, oglądam też wirtualne spacery na Google i mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać od danego miejsca i dlatego wybieram. Też patrzę, nie powiem, że nie, że patrzę też cenowo, ile kosztowałoby mi ten wylot, nie?